Wybaczcie mi tą opaskę w taki ciepły dzień, ale boli mnie ucho. W tych pięknych okolicznościach przyrody kontempluję brudną podłogę w swoim mieszkaniu. Dokładniej kontempluję wszystko, co mi się nasuwa, kiedy próbuję ją wziąć i pozamiatać. Tak, tak. Kolejne dziwactwo. Ale nie mam wyboru. Bo myślę o tym, że trzeba wziąć i pozamiatać podłogę. A ręce i nogi nie chcą się ruszyć. Nawet rozum nie chce myśleć w tym kierunku. I ucieka, jakby zobaczył potwora. Niektórzy mówią, trzeba po prostu się zaprzeć i zrobić. No, nie każdy musi lubić sprzątanie. Ale w przyrodzie nie ma czegoś takiego jak po prostu. Po prostu można sobie powiedzieć, jeżeli kosztuje nas to niewiele wysiłku. Mnie kosztuje tyle, że nie jestem w stanie zwyczajnie tego wykonać. Nie zawsze oczywiście, inaczej mielibyśmy naprawdę niezły syf. Ale dzisiaj nie jestem w stanie. Jak kogoś irytuje takie gadanie, to może wyłączyć. A jeśli mimo wszystko zostanie, to niech wie, że nie jest sam. Bo właśnie przez irytację takim gadaniem jestem tu, gdzie jestem. Zamiast pójść do domu i pozamiatać. I znów będzie przykro wielu osobom, których to dotyczy. Ale właśnie w ten sposób próbuję na nowo przywrócić się do bycia zdolnym. Do wykonywania normalnych, codziennych obowiązków. Może mi się w końcu kiedyś uda przez to przebrnąć. Trauma przy porządkach domowych. Brzmi abstrakcyjnie? Brzmi. Ale jest bardzo przyziemna i podejrzewam, że nie taka rzadka. Oprócz tego, że mam nadzieję, że mi to pomoże po raz kolejny choć trochę z siebie ściągnąć stresu, to mam też nadzieję, że posłuży za przestrogę. Po raz kolejny, bo z iluż to razy o tym mówię. Zapamiętajcie sobie, ludzie, zwłaszcza jeśli macie pod opieką młodszych albo wyraźnie wrażliwszych od siebie, niekoniecznie młodszych. Jeśli wam coś mówią, dobrze się zastanówcie, zanim uznacie to za kłamstwo albo za coś, co można sobie zlekceważyć. Dobrze się zastanówcie przed każdym wybuchem gniewu, przed każdą groźbą. Bo potem ci podopieczni skończą jak ja. Już to pewnie mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Ponoć do pewnego okresu w swoim życiu bardzo lubiłem sprzątać. Pamiętam sytuację, która prawdopodobnie była jednym z punktów przełomowych. Kiedy kazano mi poukładać równo rzeczy w szafie i zrobiłem to najlepiej, jak umiałem. A potem rodzic przyszedł na inspekcję i usłyszałem i zobaczyłem. On będzie to oglądać. Więc po prostu gniewnego człowieka. Gniewnego, bardzo gniewnego. I co prawda ostatecznie dał sobie wytłumaczyć, że to jest taki mój sposób składania, który ja sobie wymyśliłem, bo uznałem, że no, że tyle potrafię i tak będzie dobrze. Ale ostatecznie, co zapamiętałem z tego zdarzenia, to, że robiłem najlepiej, jak potrafiłem. Efektem był duży, duży gniew. Pamiętajcie, mózg nie jest logiczny. On po prostu jest maszyną jak wszystko inne. On powinien być logiczny, fajnie by było, gdyby był. Ale jest tylko maszyną i ma swoje ograniczenia. I kojarzy sobie szczególnie rzeczy, na których jesteśmy szczególnie skupieni i które występują obok siebie. Potrafi skojarzyć najdziwniejsze rzeczy. Ale taki schemat, mój wysiłek na czymś, żeby zadowolić kogoś i gniew tego kogoś, bo mi nie wyszło. Ten schemat mam wbity do głowy i teraz, kiedy próbuję zrobić coś, paradoksalnie im bardziej wiem, że coś jest ode mnie wymagane,
tym bardziej się boję do tego zabrać. Bo tym większy może być gniew, kiedy mi się nie uda, a zawsze mi się coś nie udawało. Ale to już tylko początek łańcucha. Bo normalną reakcją jest powiedzieć, co mi dolega. Nie umiem lub boję się. Ale kiedy ktoś nie wierzy i nie słucha i reaguje irytacją na takie tłumaczenie, to kolejnym etapem jest nie mówić. I albo mówić coś, co druga strona chce usłyszeć, czyli najczęściej jest to kłamstwo i bycie oskarżonym o zakłamanie. Albo nie mówić nic i bycie oskarżonym, że się udaje, że nie słyszy. Skracam teraz, bo nie chcę już tutaj opowiadać. Nie mam siły, żeby opowiadać bliższych przykładów, szczegółów. W każdym razie kolejnym etapem często jest odizolowanie się kogoś takiego, bo skoro nie można wykonać pracy, nie można też powiedzieć o tym, że nie jest się w stanie wykonać pracy. Nie można też nic nie odpowiedzieć, ani nie można nakłamać, bo to już nie działa. To powstaje po prostu unikać osoby, która nam zleca pracę. Możliwe, że te historie nastolatków, co się zaczynają izolować od rodzica, co to się niby tacy dzicy robią, uciekają w komputer, w kolegów, a ci źli koledzy, ci złe komputery. A to być może po prostu rodzic, z którym nie da się dogadać, bo nie wierzy. Nie przyjmuje żadnych wyjaśnień. I sam tak naprawdę odciął nastolatka od siebie. A potem wszystko zależy. Wszystko zależy. Może lata terapii. Może jednak jakieś uniezależnienie się od rodziców. Różnie tam ludziom się układa. Niektórzy się jakoś zbierają. Udaje im się wyrwać. Działają tak na pół gwizdka, bo jak mają wyparte te wszystkie traumy, no to nie są w stanie działać dobrze. Inni z kolei zostają na garnuszku rodziców, bo nie są w stanie się uwolnić. I też się tak męczą na pół gwizdka. Ja jestem kimś takim. Niektórzy mają to szczęście, że udaje im się rozpoznać, co było faktyczną przyczyną problemu i już nie oskarżają siebie o wszystko. Chyba, że wpadają w drugą skrajność i o wszystko zwalają na rodziców i myślą, że wyżywanie się na nich ich jakoś uzdrowi. Mam nadzieję, że ja nie wpadam w taką skrajność. Chociaż mnie o to też nieraz oskarżano z różnych stron. Myślę, że nie. Wiadomo, zanim się doskonale nauczę odreagowywać, to będzie mnie rzucało. Widzę, jak mnie rzuca. Albo w narzekanie, że wszystko to wina z zewnątrz, albo wprost przeciwnie. Wszystko moja wina. W każdym razie, jeżeli już komuś, myślę, uda się zacząć odwrotny proces, uwalnianie się od traum, to nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że to teraz może iść w drugą stronę tej drabinki. Że pierwszym etapem będzie nowe szukanie kontaktu, potem mówienie, czyli narzekanie bardzo często na swój los, na to, co się wydarzyło, a na samym końcu, jak już to się oswoi w człowiekowi, to wróci zdolność wykonywania obowiązków, wykonywania rzeczy, których nauczyło się bać. Jak mi się to dzisiaj nasunęło, bo ja już jestem na etapie, że pomału szukam towarzystwa, ale nie poradziłem sobie jeszcze ze swobodą mówienia o tym, co się wydarzyło. Być może właśnie dlatego, że mam tyle do powiedzenia na ten temat, taką ogromną ilość nieprzegadanych rzeczy, a towarzystwo, w którym jestem, to jest w dużej mierze ciągle to samo, w którym byłem całe życie. I ono w dużej mierze wciąż, świadomie bądź nieświadomie, nie jest w stanie tolerować. Nie jest w stanie tolerować tych szczerych moich wypowiedzi. Albo toleruje z trudem. Świadomie lub podświadomie. Z rozmysłem bądź po prostu mimowolni. Chciałoby, a nie może. Bo też ma jakieś swoje traumy, których się nie wyleczyło. W każdym razie jest tym problem. Widzę, że tu jest duży problem.
I kiedy stoję przed tą brudną podłogą albo brudną szafką i sobie myślę, muszę ją wyczyścić, dopada mnie wtedy panika i sobie myślę, co muszę zrobić, żeby mi ta panika zeszła. I wydaje mi się, że umysł mi podpowiada, powiedz o tym wprost. Boję się, czy mogę to zrobić, czy nie będziecie źli. Będę zadawać, mam potrzebę zadawania takie różne dziwaczne, bzdurne pytania, które często ludzi irytują. No i tutaj się wykładam, bo nie jestem w stanie ich zadać, bo ludzie się irytują. I następuje ponowne upewnienie się, że wzmocnienie tego starego schematu, że ja to jestem głównie źródłem złości u innych. I znowu pojawia się instynktowna potrzeba, żeby się po prostu wycofać, nie rzucać w oczy, nie robić nic. Bo to jest, tak instynkt podpowiada, najlepszy sposób na przetrwanie w takim środowisku. No i taki jest status na dziś. Wciąż mam pewne drobne postępy, jeśli chodzi o gadanie do drzew czy do siebie. Pomału zaczyna się to przebijać. Jak mi się to uda opanować, to będzie naprawdę dużo, bo na szczęście drzewa jeszcze na mnie nie krzyczą, tylko w mojej wyobraźni. Muszę nauczyć się sobie wyobrażać, że one mnie naprawdę słuchają. Ciężkie to jest, bo najczęściej za wzorzec służą nam ludzie, zwłaszcza nasi bliscy. Ponieważ nie znalazłem nikogo bliskiego, kto by mnie naprawdę był w stanie wysłuchać. Tak naprawdę, naprawdę. Więc budowanie w sobie takiego wyobrażenia, niejako z powietrza, jest trudne. Wiem, że niektórzy mają problem z wyobraźnią, żeby sobie wyobrażać coś i w ten sposób przepisać swoje wspomnienia, wyleczyć się z traum. Być może to też właśnie z tego wynika. Jeśli to słyszysz, wiedz, że o tym mówię. Do zobaczenia następnym razem. Wiem, że się powtarzam, ale mam nadzieję, że komuś to pomoże. A może jeszcze gwoli suplementu dorzucę, bo przyszło mi do głowy. Siedzenie w barze nad kielichem i gadanie z barmanem. Nie byłem nigdy barowym bywalcem, ale wiem, że jest taki schemat, stereotyp, taki częsty motyw, że barman w barze, w knajpie to jest taki psycholog miejscowy, który wysłuchuje właśnie wszystkich rzeczy, które sfrustrowany mężczyzna chciałby powiedzieć, a nie może ani rodzinie, ani kolegom, ani szefowi. I gada barmanowi. Sobie pomyślałem, że to nie jest głupie, to faktycznie może być niezła terapia. Tak mi się nasunęło, jak siedziałem wczoraj koło przyczepy z lodami, która stoi obok mnie. Firmy Bezakrówka, robię teraz reklamę. I sobie pomyślałem, że przychodzę tam do sprzedawcy, do kuzynki, do jej rodziny. I są tam przynajmniej dwie osoby, które w miarę słuchają, albo ja jestem w stanie ich słuchać. Też nie jest to doskonała wymiana myśli i poglądów, ale jakaś jest. Jest to jakiś wentyl bezpieczeństwa. I mam wrażenie, że on jest też bardzo istotny. Istotny powiew świeżości po byciu zamkniętym między kilkoma osobami we własnym domu. Jest dużo łatwiej, bo jest większy dystans. Rozmawiać z kimś bardziej obcym niż z kimś bardziej bliskim. Taki paradoks. Taki paradoks. Uczmy się tego dystansu.